To Grażyna, Asia, tak? Tak. Wy pracujecie razem? Tak, my pracujemy w jednym szpitalu, w Colchester Hospital, ale w dwóch różnych departamentach. A to, to co robicie w tym szpitalu? No, ja sam, to znaczy po angielsku ta profesja nazywa się ward hostess. Po prostu zapewniam pacjentom jedzenie, zamawiamy diety i po prostu dostarczamy to dla pacjentów. Ja pracuję w packing roomie, też w cateringu, ale ja rozwożę suplementy diety, takie jakby wytłumaczyć to, że po prostu ludzie potrzebują czasami suplement diety zamiast normalnego jedzenia, bo nie mogą jeść, to ja to rozdaję, po prostu dowożę im do różnych ludzi typu, którzy mają raka, którzy mają problemy z systemem przełykania i ze wszystkim. Aha, rozumiem. A lubicie swoją pracę? To znaczy ja bardzo lubię, dlatego że to jest praca z ludźmi i od początku jak przyjechałam tutaj, no byłam zadowolona takim pozytywnym, no nie wiem jak to określić, takim entuzjazmem, takim pozytywnym stosunkiem do nas. A ja bym chciała się zapytać o ciebie. A ja pracuję w koledżu, w administracji, więc ja pracuję ze studentami, z rodzicami, wiadomo, na telefonie, na mailach. Też jako, nie wiem do końca jak to się by odnosiło w Polsce, ale jako safeguarding officer, więc jeżeli student ma jakiś problem, na przykład... To czyli też pomagasz ludziom. Tak. Czyli na przykład jak są bezdomni, na przykład się znajdą w takiej trudnej sytuacji, to wtedy im pomagamy. To się uczy, żeby być psychoterapeutą, więc mam okazję potrenować trochę z nimi. Ale no, generalnie ze studentami dzień w sumie. Czyli tak jakby wszyscy razem pracujemy z ludźmi. No, co ja bym chciała powiedzieć? Ja bym chciała powiedzieć, że ja bardzo lubię swoją pracę, dlatego że mamy kontakt z tymi ludźmi. Ci ludzie normalni, którzy są bardzo schorowani, my im taki uśmiech przynosimy i taki hope, taką nadzieję, nie? Za każdym razem, nie? Ale ja uwielbiam swoją pracę jako to, co robię, jako dostarczanie suplementów diety, Grażynka. Ja lubię swoją pracę dlatego, że też mam kontakt z pacjentami i że no po prostu widzę wdzięczność tych ludzi, szczególnie ciężko chorych. No i cieszę się, że mogę im pomóc. A ty tak samo widzisz jakąś wdzięczność? Tak samo. Za każdym razem masz łzy pewnie. Dokładnie, no szczególnie widzą, że to są dzieciaki, które może w innych sytuacjach by zeszły na złą drogę, któż to wie. A wiem, że gram w tym momencie rolę, pomagając im się uczyć i... To ty jesteś tak jakby ich taką drugą mamą. Nie, no bez przesady. Nie? Każdy stara się jak takim może, dobrym przyjacielem. No. Dobrym przyjacielem, który prowadzi ich na dobrą drogę. Jak jest tak? czas, to aha. tak. Aha. No ale to jest chyba najlepsza część mojej pracy, którą najbardziej lubię. Uśmiech codzienny.